Jeżeli chodzi o ubezpieczenie od aktów terroryzmu, to wyróżniamy trzy obszary. Nie możemy się ubezpieczyć od samego zdarzenia. Tutaj możemy oczywiście starać się wspólnie z osobami, które są odpowiedzialne w ramach korporacji za obszar zarządzania ryzykiem, minimalizować natomiast samo zdarzenie w pewnym sensie. Jeżeli chodzi o następstwa, to dostrzegamy trzy obszary i dla tych trzech obszarów przygotowane są stosowne rozwiązania ubezpieczeniowe. Pierwszym negatywnym następstwem może być wpływ na majątek i aktywa. Drugim kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą. I trzecim, równie istotnym, są nasi pracownicy. Jeżeli chodzi o majątek, to na rynku ubezpieczeniowym dostępne są rozwiązania z bardzo dużymi pojemnościami ubezpieczeniowymi, do 250 milionów euro na zdarzenie. I to jest ta kwota, która ma zapewnić przedsiębiorcy, który został dotknięty atakiem terrorystycznym, na odtworzenie, na odbudowę swojego majątku. Jeżeli chodzi o ryzyko odpowiedzialności cywilnej, to tutaj naszą szczególną uwagę skupiają kwestie związane z zabezpieczeniem przed możliwością wystąpienia zdarzenia, a również przed następstwami polegającymi na tym, że w przypadku pewnych zaniedbań czy zaniechań skala takiego zdarzenia może być znacznie wyższa, niż gdyby odpowiednie działania nie zostały podjęte. Tutaj pojemność ubezpieczeniowa dostępna na rynku oscyluje w granicach 100 milionów dolarów. I trzeci to jest obszar związany z pracownikami, tu na miejscu oczywiście, ale również w przypadku podróży służbowych. Kontrakty naszych klientów realizowane są na całym świecie, również w tych krajach, w których ryzyko wystąpienia ataków terrorystycznych, ryzyko porwań jest szczególnie duże. I tutaj oprócz innych ubezpieczeń majątkowych zwracamy uwagę, że warto zadbać również o polisy, które zabezpieczają przedsiębiorców i zapewniają finansowanie w sytuacji na przykład porwania pracownika. W takiej sytuacji polisa pokrywa między innymi koszty zaangażowania negocjatorów, koszty odpowiedniej opieki psychologicznej dla rodziny, jeżeli dojdzie do uwolnienia również dla poszkodowanego. W skrajnych przypadkach również taka polisa jest zabezpieczeniem, które ma zapewnić finansowanie samej kwoty okupu. Jeżeli chodzi o kryteria, które w mojej ocenie należy kierować się, to zwróciłbym uwagę na dwa obszary. Pierwszy to jest doświadczenie. Z doświadczeniem również wiążą się produkty i ich zakres, dlatego że produkty specjalistyczne jednak wymagają czasu i dopracowania. I drugi obszar to jest zasięg terytorialny, na którym działa ubezpieczyciel. Ważne, żeby posiadał placówki gęsto rozsiane na świecie, bo tylko to gwarantuje skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową, gdziekolwiek ona miałaby miejsce.